na harfie, mój Boże. Będę Ci grał na cytrze, święty Izraela. Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem. U Ciebie, Boże, schronię mnie w cieniu Twych skrzydeł. Ukryć mnie jesteśmy, to znaczy, że ojciec Andrzej był dla nas ważny. Niesiemy jakąś cząstkę jego życia w naszych sercach, dlatego chcemy Bogu dziękować za jego życie i prosić, aby okazał mu swoje miłosierdzie. Chciałbym na początku zaświadczyć o jego śmierci, ponieważ towarzyszyliśmy mu w ostatnich dniach, że te dni były wielkim wyznaniem wiary, jego wielkim wyznaniem wiary Chrystusa, powierzeniem siebie Panu Bogu z ogromną ufnością. Dziękujemy za jego życie i modlimy się o wieczne zbawienie dla niego. Pokochał zakon. Ubolewał, że zanika pamięć o braciach, że zanikają nasze opowieści o tych, którzy odchodzą. Sam notował fakty, które chciał utrwalić. Jeden z braci opowiada, że kiedyś w rozmowie z nim wypowiedział imię dziewczyny, z którą związał się jeszcze będąc na studiach przed zakonem, przed wstąpieniem do zakonu. Po kilku latach w rozmowie Andrzej wspomniał to imię. Widząc zdumioną minę swojego rozmówcy, z zadowoleniem wyciągnął z kieszeni notesik. A od czego ma się notesik i długopis? Mistrz badań terenowych, notesik i długopis. Prośmy za świętej pamięci ojca Andrzeja, aby Bóg nieskończenie bogaty w miłosierdzie wynagrodził mu trudy kapłańskiej posługi i włączył go do grona błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy. Prośmy za członków rodziny świętej pamięci ojca Andrzeja, za jego współbraci, współpracowników, studentów i przyjaciół, aby smutek towarzyszący odejściu ojca Andrzeja stał się przestrzenią doświadczenia Bożej obecności i miłosierdzia. Ciebie prosimy. Prośmy za pracowników nauki, wykładowców, nauczycieli i katechetów, aby prowadzeni przez Bożą łaskę nigdy nie przestali szukać prawdy. Ciebie prosimy. Prośmy o dar rychłej beatyfikacji sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego,
aby przykład jego gorliwości w trosce o wychowanie kolejnych pokoleń stał się pomocą dla wszystkich wierzących. Ciebie prosimy. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Najpierw ta przedziwność Boga w Jego opatrzności, co widać w całym Jego życiu, a zwłaszcza w drodze Jego kapłaństwa. Z jednej strony pokazuje to, jak okropne to były czasy, jak te czasy były pełne kłamstwa i obłudy i prześladowań, że potrafiły wprowadzić w błąd nawet odpowiedzialnych za formację seminaryjną. Ale Pan Bóg doprowadził ojca Andrzeja do kapłaństwa, którego pragnął i dla którego wstąpił do warszawskiego seminarium. Miał być święcony w 72 roku razem z księdzem Popiełuszką. Był święcony niedługo przed jego beatyfikacją, kapłana męczennika. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata
gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przero, orędownicą nasza, odej miłosierne oczy Twoje na nas. Panie Jezusa, błogosławiony Tobą, przygota Twojego, po tym wygraniu nam okaż. Yeah.